Znacie League of Legends? Znacie Every Night? Znacie League of Legends? Każdy je zna. Zawsze fajne pomysły. Zawsze fajne pomysły. Ja znam, nawet zrobiłem wraz z częścią ekipy City Action 3 pisma na jego temat, a przywołuję tutaj mobę Riot Games nie bez powodu, bo najnowszy, wow, nie wierzę, że to mówię, spin-off serii Crash Bandicoot, czyli Crash Team Rumble, przypomniał mi trochę swoją konstrukcją właśnie multiplayerowe battle areny pokroju LoL'a czy Heroes of the Storm. I szczerze mówiąc, pierwotnie niespecjalnie mi się podobał pomysł na zabawę wymyślony przez ekipę Toys for Bob. Ekipę odpowiedzialną zresztą za stworzenie czwartej części przygód głupiego Yamraya, zawsze lepszego od Mario. I to fakt nie opnia, Crash w końcu wygrał z Mario pojedynek na spodnie. Mocno stronniczy pojedynek przedstawiony. Czy bardziej podoba ci się te modne spodnie, czy to gówniane, zasrane? Nie mówię wręcz, że Mario nosi te gówniane, zasrane spodnie od 20 paru lat. I to w ogóle to będzie ciężki materiał, bo obok siedzi zawsze cięty na Crash'a Spikane. Czemu się nie podobał? Ano, bo po trailerze wyglądało to na jakąś nudną wariację na temat trybu Capture the Flag. Ekipa stworzona ze starej, dobrej gwardii, choć też są nowe osobistości, próbuje zebrać jak najwięcej owoców Wumpa, a ta, która odda do bazy określoną ich liczbę, wygrywa. Są tam jakieś power-upy, jakieś skakanie, no wow. Tuż przed zagraniem, świeżo po pobraniu bety, napisałem na swoim Twitterze: chciałbym napisać elo, znikam na kilka dni, ale tak coś czuję, że to będzie dziadostwo straszliwe. Następnie zagrałem parę meczów i napisałem: no i co, no całkiem sympatyczne, ale to powinna być minigierka w Crashu 4. A potem pograłem 6 kolejnych godzin i... ja p***le. Może odrobina kontekstu, bo powiedzmy sobie szczerze, nie zajrzeliście do tego materiału dlatego, że jesteście fanami uniwersum Crasha. Wyprowadźcie mnie z błędów w komentarzach, jeśli się mylę. Crash Team Rumble przeszedł długą, paskudną i smutną drogę. Wcześniej projekt ten nazywał się Crash Bandicoot Wumpa League, powstawał mniej więcej w tym samym czasie co czwarty Crash, a twórcy teasowali ligę często i gęsto, gdzie tylko mogli. Logo gry mogliśmy zauważyć w samym Crashu 4, jeżeli odpowiednio długo męczyliśmy telewizorek w pierwszym levelu, wizerunek jabłko podobnego owocu przywijał się też na szeregu graf na crashowych social mediach, a youtuberzy, likerzy trąbili o tej grze gdzie popadnie, wysłane były prezenty do influencerów związane z Wumpa League, a w międzyczasie okazało się, że Crash 4 sprzedał się zwyczajnie marnie, bo coś w około milionie kopii. Wydawca więc całkiem trzeźwo włączył hamulec, wstrzymał powstawanie Wumpa League, a następnie, ale to już chyba całkiem po pijaku, rozdupcył od środka moje ukochane studio Vicarious Visions, odpowiedzialne za remake Crashowej trylogii, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, czy Diablo 2 Resurrected, a potem na dodatek okazało się, że w Activision Blizzard dzieją się obrzydliwe rzeczy związane z m***waniem seksualnym, ludzi pozwalniano, firma okryła się hańbą i złą sławą, no generalnie no shitstorm na całego. No to trzeba było zbić szybkę z dobrym family friendly contentem. Crash Bandicoot Wumpa League wrócił na tapet. Wcześniej Liam Robertson, jeden z giereczkowych insiderów, opublikował wideo z prototypu Wumpa League oraz podziwił się paroma grafikami. Poza kilkoma szczegółami, jak na przykład spadochrony i jetpacki, które pozwalałyby nam się przemieszczać na większe odległości, albo faktu, że każdy z poziomów miał jakąś specjalną związaną ze środowiskiem przeszkadzajkę, w tym wypadku poziom toksycznych wód stopniowo by się podnosił, to gra w założeniach nie szczególnie różniła się od tego, co dostaliśmy teraz. No dobra, ale co to tam za gry wymyślili nam Toys for Bobiarze? Już na wstępie informują nas, że Crash Team Rumble to owoc miłości, że świetnie się bawili tworząc ją. Ta jasne, już wiem jak kolorowo nie było, że to w co gramy to tylko fragment większej całości, że będą nowi bohaterowie, tryby gry, mapy i że w ogóle wszystkiego będzie więcej. W całej zabawie generalnie chodzi o to, że jesteśmy podzieleni na 2-4-osobowe teamy, a naszym zadaniem jest oddać do bazy 2000 owoców Wumpa. Ta ekipa, która zrobi to szybciej, wygrywa. Co ciekawe, Crashowi bohaterowie podzieleni są na klasy, to jest jedni lepiej radzą sobie ze zbieraniem owoców Wumpa, bo mogą nosić ich więcej, inni świetnie przyjmują punkty, które pasywnie na jakiś czas zwiększają mnożnik oddawanego do bazy żarcia, a jeszcze inni świetnie sprawdzają się jako przeszkadzacze, którzy przede wszystkim utrudniają przeciwnikom realizowanie celów na mapie. To ktoś w rodzaju bramkarza, ale to i tak bardzo paskudne uproszczenie. No i po pierwszych paru meczach nie byłem jakiś zachwycony. W sensie, sterowanie przygotowane jest responsywnie, fani platformerów w mig odnajdą się na poziomach, grafika jest urocza, o lekko mobilkowej proweniencji, ale tak czy siak daje radę, a mecze są króciutkie, parominutowe, więc nawet sromotna porażka boli tylko przez sekundę.
ale raz, że gra z lewej i prawej sypie modelami wyciągniętymi żywcem z Crash'a 4, nawet muzyka jest w większości przypadków 1:1 przeniesiona z czwórki i z remake'owanej trylogii, to dwa, cały czas czułem, że jakieś to takie proste w założeniach. Szczególnie, że tutorial sugerował, że zabawa jest mało skomplikowana. Rozwal tu i ówdzie skrzynkę, zbierz owocki, zbierz relikty, których odpowiednia liczba aktywuje konkretne power-upy porozrzucane po całej mapie, oddaj owocki, powtórz. Nuda. I ani przez sekundę Crash Team Rumble nie próbuje na początku graczowi powiedzieć, że jest w gruncie rzeczy porąbanie kompleksową grą, gdzie można stosować naprawdę sprytne, efektowne zagrania, dające graczowi w cholerę satysfakcji, a przeciwnikowi solidną dawkę sympatycznego wkur... Nie bez powodu nie uświadczyliśmy w becie lokalnego multiplayera, a za to powita nas coś w rodzaju systemu rozwoju konta. Co więcej, wydaje mi się, że nie będzie go też w pełnej wersji gry. To gra nastawiona na kompetytywne granie, szlifowanie umiejętności, rozkminianie konstrukcji mapy, robienie progresu. Podzielony ekran tylko przeszkadzałby w ogólnym naszym rozwoju. Jest nawet przepustka sezonowa, która oczywiście na czas bety będzie darmowa, ale cholera wie tak naprawdę, co te Activisione nam wymyślą. Przypominam, dorzucili mikropłatności do Crash'a Team Racing Nitro Fueled 3 miesiące po premierze, dalej im tego nie mogę wybaczyć. Strasznie dużo do powiedzenia mają tutaj klasy postaci. Niby każdą można zbierać łompy, ale najlepiej nadają się do tego punkciarze, którzy mają większą sakwę. Do ogrania mieliśmy dwóch punkciarzy, Crash'a i jego dzieł Hetone, i co najważniejsze, ci naprawdę mocno różnią się od siebie w umiejętnościach. Crash to świetna postać na początek. Wszechstronna, potrafi oszołomić na chwilę delikwentów plackiem, jest umiarkowanie mobilny i umiarkowanie zwinny. Co innego Tona, ta średnio radzi sobie w walce, ma mało zdrowia, ale jej linka z hakiem sprawia, że o wiele szybciej możemy dostać się do najdalej położonych zakątków mapy. Taka Coco jako wzmacniacz odpowiedzialny za przyjmowanie punktów jest niesamowicie mobilna i może stawiać ściany utrudniające przeciwnikom dostanie się w konkretne miejsce, i jest to mega przydatny skill, który na pierwszy rzut oka wydaje się w platformerze kompletnie bezużyteczne, ale gdy zobaczycie, jak dwóch przeciwników bezskutecznie próbuje przejąć pole, które wy sukcesywnie blokujecie ścianą, to zaczyna się doceniać, jak sprytnie wpleciony w silnik gry został ten mechanizm. Cortex za to jest o wiele wolniejszy, ale potrafi zamieniać strzałami z blastera przeciwników w zwierzaczki, jakby czajcie, o co chodzi. Każdym bohaterem mimo tej samej klasy gra się zupełnie inaczej. A z kolei taki Dingo Dial reprezentuje klasę blokerów. Chłop potrafi przygrzać ogonem, rozstawiając wrogów po kątach, a przede wszystkim nadaje się świetnie do rzucania ich z platform, na przykład z takich służących za bazę wroga. Ogarnięty Dingo potrafi wygrać w swojej drużynie cały mecz solo. Crash Team Rumble mocno premiuje wysoki poziom ogarnięcia gracza. Po prostu. Co prawda nie ma tutaj rozbudowanego systemu tworzenia buildów z przedmiotów, jak w przypadku na przykład League of Legends, tak po prawdzie jedyna rzecz, którą możemy sobie dobudować do naszego bohatera, to specjalny power-up, który ładujemy lejąc się, zbierając czy oddając łumpy. Biorąc jednak pod uwagę szalone tempo rozgrywki, nie jest to żaden problem. Możemy dobrać lodówkę, która leczy wszystkich współziomków w zasięgu, jest plujący kwiat zadający obrażenia, mamy też na przykład minibossa, którego możemy postawić przy naszej bazie, by przeciwnicy przestali zawracać nam gitarę, gdy próbujemy oddać owoce. Grając musimy bacznie przyglądać się temu, co się odwala na mapie. Może zamiast zbierać łumpy, warto skoczyć do bazy przeciwników i pomóc naszej ekipie wytłuc ich w drobny mak, by nie dać im zbudować przewagi. Może wynik zaczął nas niepokoić i lepiej z drużyną pozbierać relikty i odpalić najpotężniejszy power-up na mapie Tiki Tower, czyli maskę Uka Uka, która naszym daje chwilową nietykalność i przy okazji łoi tyłki przeciwnikom fireballami z nieba. A może warto pomóc przyjmować punkty mnożące oddawane owoce, bo Coco ewidentnie sama sobie nie radzi. Tym bardziej dziwne jest to, jak gramarnie sprzedaje wielowarstwowość swojej zabawy. W gruncie rzeczy, gdy trafimy na ogarniętych wrogów, robi się naprawdę trudno i mocno taktycznie. To nie jest prosta gra. W założeniach? Owszem, ale nigdy poświęcimy jej trochę więcej uwagi. Team Rumble'owi bliżej jest do serii Splatoon, albo do półżywego Knockout City. I mam pewne obawy, że skończy właśnie tak jak ta ostatnia, jakby nie patrzeć. Naprawdę fajna zabawa wzbijanego. Powody? To kurde Crash Bandicoot. Nie jest to potężna marka, no powiedzmy sobie szczerze. W sensie na tyle potężna, by sprzedawać się w milionach egzemplarzy na całym świecie rokrocznie. Mam pewne przekonanie graniczące z pewnością, że gdyby to była gra Nintendo, mogłaby odnieść o wiele większy sukces. Już teraz złożonością zabawy zjada takie Super Mario Strikers na śniadanie. Mam też po prostu wątpliwości, czy taki koncept na zabawę pyknie. Zdecydowanie o wiele więcej osób na świecie wie, jak działa ściganie się i piłka nożna, a niekoniecznie jest fanem platformerów, stąd też nie dziwi na przykład wielki sukces Rocket League. Nie dziwi też sukces Splatoona, bo to w gruncie rzeczy strzelanka z prostym w mig do pojęcia systemem zamalowywania mapek. Do tego takich malarskich mechanizmów mogliśmy już doświadczyć w grach z przeszłości, jak na przykład w specjalnych trybach zabawy w Tony Hawk'u. Koncept był nam graczom znany w ten czy inny sposób.
Czuć też mocno, że Toys for Boby nie mają doświadczenia w sieciowych gierkach. Chcesz podejrzeć sobie stan swojego Battle Passa? Musisz wyjść z kolejki. Nie podoba ci się team, z którym grasz? Wychodzisz bez żadnej kary. Średnio też działa pingowanie o ważnych rzeczach dziejących się na mapie, w sensie w tym wielkim chaosie i tak nie ma czasu na zwracanie uwagi na komunikaty. Albo inna sprawa. Gdy wracamy do lobby, to za każdym razem, aby zmienić sobie przeciwników, trzeba je opuścić i odpalić szukanie ponownie. No nic, mam nadzieję, że to choroby wieku dziecięcego. Tak samo jak ten dostępny w becie Battle Pass, który wbija się kurna 100 lat. O jakieś 100 lat za długo. Pograłem 8 godzin, a udało mi się wbić, nie wiem, 12 poziom z 40? Czy Crash Team Rumble jest lepszy niż Crash Bash? Pomidor. Na pewno jest inny, bo od kompletnie drugiej strony gryzie temat multiplayerowych potyczek. Skoro bliżej mu do mob i Splatoonów, czy półżywego Knockout City, to trudno tu mówić o podobieństwach do crashowej gry imprezowej z końcówki 2000 roku, gdzie mieliśmy lokalnego koopa, tryb fabularny, minigierki w pierdeliardzie wariacji i praktycznie tylko delikatną kompleksowość mechanizmów zabawy. W sensie, no, skomplikowana, wielowarstwowa zabawa to nie była. W ogóle tak zrobili to, gra posiada taki sam akronim jak Crash Team Racing. Czy w takim razie czekam na nowe CTR? Oczywiście, że tak. To będzie kawał niezłej gierki, która raczej w środowisku graczy jawić się będzie jako ciekawostka i pewnie skończy jak Onrush, Knockout City lub inne tego typu multiplayerowe kwiatki. Chciałbym się mylić. Obym się mylił. A wy jak tam? Kupiliście pre-order? Graliście w zamkniętą betę? Jak wrażenia? Czekam na komentarze tych dwóch osób, fanów graczy Crasha. Proszę bardzo, wręczyłem cię, Dawid. Trzymajcie. Ale ich nie ma w Polsce. Chciałem się pożegnać. Jeden jest Brytyjczykiem, a drugi jest Amerykaninem, więc... Jeszcze może jakiś Japończyk się trafi, bo tam też był znany. W każdym razie trzymajcie się i do zobaczenia.